Wójt Skrzyszowa. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panu, witam Państwa. W niedzielę można było Pana Wójta, w sobotę, przepraszam, zobaczyć podczas rajdu rowerowego. Co roku bierze Pan udział w tym rajdzie? Jaka jest idea w ogóle tego? Co roku, muszę się przyznać, nie brałem udziału w rajdzie. Teraz moi synowie rosnący nieustannie mnie zmotywowali. We trójkę braliśmy udział. Kilka razy brałem udział czynny, w sensie jako uczestnik tego rajdu. Natomiast zawsze byłem oczywiście obecny, dopingowałem tych, którzy tam biorą udział. Ale przede wszystkim to jest rekreacja, wypoczynek urodzinami od najmłodszych, bo były dzieciaki, które miały 3-4 lata również. One oczywiście nie uczestniczyły w tym rajdzie, ale nie jechały na rowerach, tylko na siedzonkach wraz z rodzicami. Przede wszystkim, żeby zdrowo, aktywnie spędzić wolny czas, bo jechaliśmy malowniczymi pagórkami, piękne widoki, czy to na Tuchów, czy to na Tarnów, naprawdę coś niesamowitego, dopierający dech w piersiach, widoki można było zobaczyć i też poobserwować z przyrodą. Po lasach, pełnych życia, tętnących już łąkach, no, później wspólne biesiadowanie, grillowanie, rozmowy, nawet podczas jazdy rowerem, tak jak ja z wieloma ludźmi, osobami udało mi się porozmawiać na taki czy inny temat. I to jest właśnie fajne, żeby rozmawiać, żeby nie zamykać się w własnych domach, tam telewizor, komputer, bo z tym cały czas staramy się walczyć, staramy się robić alternatywę dla mieszkańców naszych, ale nie tylko, bo tutaj wstęp był wolny, każdy kto chciał mógł przyjechać i było sporo grup zorganizowanych też spoza terenu gminy, za co im bardzo dziękuję. Rajd cieszy się popularnością, a w niedzielę był MTB, zaś to już taki dla zaawansowanych, gdzie tutaj głównie trasy prowadziły asfaltami, drogami bitumicznymi, to w niedzielę to trasa bitumiczna to było największe zło. Im większe nierówności, tym lepiej. Ale generalnie rajd rodzinny, rowerowy, aktywna forma spędzenia wolnego czasu, no i również działalność taka prozdrowotna. Czy jest Krzyszów gminą rowerzystów? Znaczy z gminą na pewno ludzi aktywnych, to zdecydowanie. Mamy wiele stowarzyszeń, które również działają, wspomagają w każdej formie, bo to od aktywności sportowych, czy to na przykład rower, bieganie, nordic walking, aerobik, piłka nożna, piłka ręczna, tenis, to poprzez takie inne formy aktywności spędzania wolnego czasu, właśnie jakieś śpiewanie wspólne, recytowanie, wyjazdy do teatru, wyjazdy do kina, rękodzieło artystyczne. Mnóstwo takich ofert jest na terenie gminy i każdy się może gdzieś odnaleźć. Ale aktywność sportowa jest o tyle ważna, że to też jest działanie prozdrowotne. Czyli organizujemy swój wolny czas, ale również wspomagamy własny organizm, żeby jednak w tych czasach no, lepiej funkcjonować i lepiej być zdrowszym po prostu. Przygotowujecie się do Dnia Dziecka? W oryginalny sposób. Tak, tak, bardzo mocno. Przygotowujemy się w dwóch płaszczyznach. Pierwszy to stricte 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. Urząd jest otwarty. Mamy prezentację na temat samorządu, co dzieje się, co to jest gmina, jak funkcjonuje, ale również, ponieważ zbliża się okres wakacyjny, poprosiliśmy policję, z którą bardzo mocno współpracujemy i jesteśmy ogromnie wdzięczni. Przygotowują dzieciaki pod kątem wakacji. Wiadomo, sporo zagrożeń, o tych zagrożeniach trzeba mówić i te wszystkie zagrożenia policjanci, kierownik posterunku ze Skrzyszowa wyjaśnia, pokazuje na przykładach w bardzo ciekawy sposób i to do młodzieży dociera. Następnie po tych krótkich, ale bardzo ciekawych prelekcjach, tam okraszonych prezentacjami i pokazami, przychodzi młodzież, dzieciaki do urzędu gminy, pokój po pokoju zwiedzają, dowiadują się, co w danym pokoju można załatwić, co można zrobić. Oczywiście największą atrakcją jest fotel wójta, tutaj jest mnóstwo zdjęć, selfie i innych tego typu. Ja oprowadzam, to pani sekretarz, to ktoś inny i mogą zawsze zapytać, wejść, zobaczyć, wszystko dotknąć wręcz, tak żeby później nie mieć problemów z funkcjonowaniem, jeżeli będą potrzebować jakieś dokumenty, choćby nawet podejrzewam, że pierwszy to będzie dowód osobisty, wiedzieli gdzie, jak dokładnie można to załatwić. Natomiast trzeciego ogromne wydarzenie z Komendą Miejską Policji, tutaj głównie komisariat Tarnów Centrum się angażuje. Mnóstwo rodzajów służb, od komandosów, straż pożarna, to jest pomysł ochotników, ochotniczej straży pożarnej ze Skrzyszowa i policji. To będzie już na mundurowo. Tak, to będzie na mundurowo, ponieważ chcemy przybliżyć
ten patriotyzm współczesny tak pokazać z innej strony, bo zawsze mundur cieszył się taką estymą, cieszył się zaufaniem, ale to jest bardzo ciężka praca, bo to jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To nie może być tak, że ktoś chwilę nie będzie pracował, że pójdzie sobie na wolny. Cały czas musi być ta ciągłość. I pokazujemy tajniki tych. Od służby więziennej, gdzie jest więźniarka pokazana, jak transport wygląda, to się cieszy bardzo dużą popularnością. Oby tam nikt nie trafił, ale to się cieszy. No, tłumy są zawsze. Żandarmeria wojskowa, bo patronat honorowy przyjęło Ministerstwo Obrony Narodowej, komendant główny Żandarmerii Wojskowej. I przyjeżdżają zakłady mechaniczne, przyjeżdżają komandosi, Lubliniec, ale Straż Pożarna, Ochotnicza Państwowa. Mamy Straż Miejską nawet, Straż Graniczna. Mnóstwo policjantów z ruchu drogowego, z oddziału prewencji, którzy będą uczyć bezpiecznego zachowania się na drodze, w ogóle szeroko pojętego bezpieczeństwa, ale również ratowanie życia, bo będzie udzielanie pierwszej pomocy. Włącza się to również ZHP. Będzie wóz opancerzony, który przyjedzie tutaj i będzie też uczestniczył w pokazach schwytania jeńców, odbicia, ale to no naprawdę będzie dużo strzelania, dużo, wszystko oczywiście będzie bezpieczne, natomiast bardzo dużo będzie się działo, będzie dużo wybuchów, akcja non-stop, będzie się coś działo. I to wszystko 3 czerwca od 13 do 19 na kompleksie Orlik w Skrzyszowie. Naprawdę warto przyjść, bo będzie można skorzystać z wielu, wielu atrakcji. Będą kłady, będą amfibie, będzie można postrzelać z snajperskich karabinków do pistoletów. To oczywiście wszystko nadzorowane, kontrolowane przez osoby do tego upoważnione. No i podotykać, przymierzyć tą broń, jaka ona jest ciężka, bo zakłady mechaniczne tutaj powiedział, że dość mocną wystawę przygotują, więc będzie można zobaczyć najnowsze ubezpieczenie, najnowszą broń, najnowsze zabezpieczenie, jakie tutaj funkcjonuje na terenie naszego kraju. Także mnóstwo służb, sam też jak policzyliśmy, to jest prawie 20 różnych rodzajów służb, więc naprawdę wszystkie rodzaje będzie można porozmawiać, dowiedzieć się, jak wygląda ta służba od drugiej strony. Od tych, którzy służą nam i dzięki temu możemy żyć w bezpiecznym kraju. I to jest główna taka idea. Owszem, jest zabawa, ale poprzez tą zabawę chcemy takie te wartości patriotyczne szacunku do munduru nauczyć. To jest no, ogromne podziękowanie właśnie dla tych, co organizują, czyli Ochotniczej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, która jest współorganizatorem tego przedsięwzięcia. Bez nich to by też praktycznie było niemożliwe, bo oni mnóstwo tutaj energii, czasu wkładają, aby to mogło funkcjonować. Także naprawdę myślę, że będzie się działo. Już może mniej atrakcyjna, ale równie ważna impreza. Szykuje się w Ładnej, proszę powiedzieć, co tak, to jest 30-lecie budynku szkoły. To będzie w tą sobotę, rozpoczynamy też o 13 mszą świętą, następnie są obchody o 14:15 pod szkołą. To jest o tyle nietypowe, bo że szkoła oczywiście istniała dużo, była dłużej funkcjonuje rzecz jasna, natomiast budynek funkcjonuje od 30 lat i to był budynek, gdzie miejscowość Ładna wybudowała go w czynie społecznym. To jest pewnego rodzaju no, ewenement, ponieważ mieszkańcy sami złożyli się, pozyskali pieniądze z różnych form, odpracowywali, budowali go i 30 lat temu oddali do użytkowania. Także to jest, no, ja widziałem listę, gdzie mieszkańcy byli spisani, roboczo godziny, wszystko było skrupulatnie odnotowywane. No, naprawdę no, ciekawe wydarzenie z takiej strony organizacyjnej, z takiej strony społecznej, właśnie gospodarczej bym powiedział, jak naprawdę no współpraca wielu osób potrafi przynosić takie efekty, jak na przykład taki budynek, który będzie. No i gościem takim zespołu jest Wasabi, którzy będą grać, zabawiać publiczność i właśnie tam też czynnik, powiedzmy, mieszkańców z Ładnej jest duży. I dlatego też oni zgodzili się tutaj przyjąć zaproszenie i wystąpią jako takie uwieńczenie tych wystąpień tego święta. Jak duży? Ale jedna osoba jest z Ładnej, a jedna kolejna jest z gminy Skrzyszów, ze Skrzyszowa, ale mieszka blisko Ładnej. Czyli te 25%, no może by tam jeszcze troszeczkę dołożyć, ale połowa składu jest z gminy. O. Przejdźmy do żelaznego punktu rozmowy, czyli inwestycji. Podobno zaprzeczacie teorii, że nie da się pozyskać pieniędzy już kilka ładnych milionów.
Tak. Inwestycje udało się pozyskać. Tak, już w tym roku pozyskaliśmy kilka milionów, ale łączna wartość inwestycji, które, umów, które już podpisaliśmy, to jest ponad 8 milionów, prawie 9. Te pieniądze, które teraz są unijne, to są trudne pieniądze, to wymagania są, poprzeczka jest postawiona wyżej, ale my jesteśmy kreatywni, ambitni i dzięki zaangażowaniu pracowników, bo naprawdę się bardzo angażują, są skrupulatni, dokładni i no po prostu perfekcyjni, ale i też radnych, bo jeżeli czasami trzeba coś przegłosowywać, rada zawsze jest przychylna, w ogóle cała społeczność, wszyscy mieszkańcy, no to piszemy te wnioski, składamy, czy na wodociągi, czy na kanalizację, czy na drogi. Przygotowujemy się teraz do rewitalizacji, bo do końca czerwca jest i chcemy złożyć wniosek odnośnie rewitalizacji na dwie inwestycje, Skrzyszów i Szynwałd. I również w ramach odnowy, która ma nastąpić w trzecim kwartale, też chcemy, mamy przygotowane projekty, chcemy aplikować o te środki. Na tą chwilę bardzo mocno idziemy w kanalizację i wodociągi. Podpisaliśmy umowę za 5,5 miliona na kanalizację w Pogórskiej Woli. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to już niebawem, jeżeli pozyskamy dofinansowanie na wodociąg, no to Szynwałd rozpocznie inwestycja wodociągowa tylko, warta około 4 miliony złotych. Kolejna kanalizacja również po Górskiej Woli, bo tam jest no, największy, jeżeli chodzi pod tym względem deficyty. Złożyliśmy wniosek na prawie 11 milionów złotych na Wielkie Pole, tak zwany ten przysiłek, to jest z Narodowego Funduszu w Warszawie. Ocenę formalną przeszedł dobrze, czyli my spisaliśmy się w porządku, no reszta wskaźniki to już nie do końca od nas zależą, bo no, nie da się nagle przetransportować 100 czy 200 osób dodatkowo na dany teren, więc jesteśmy przygotowani, jesteśmy dobrej myśli, pracujemy. Teraz chodniki, ścieżki rowerowe, już podpisaliśmy umowy i będą robione i w Skrzyszowie kawałek na Ładnej, w Szynwałdzie dalej ścieżka rowerowa. Projektujemy w Łękawicy odcinki tak, żeby w drugiej połowie roku już je wykonać. W Pogórskiej Woli już są wykonywane, droga już idzie z chodnikiem prawie kilometr, także no, pogoda by tylko mogła być lepsza i byłoby lepiej, bo to jest też czasami tak, że my robiąc, poprawiając jakieś drogi, czy starając się stawić jakieś korytka, żury, no wyjeżdżają ekipy, no i co, i za chwilę poleje i muszą wracać, bo obsuwa się wszystko i niestety. Ale jesteśmy dobrymi się. Skoro nie, pierwsza połowa nie była najlepsza, to druga musi być. Wielką inwestycją, która może poprawić bezpieczeństwo, jest budowa polderów, jak ta sprawa. Tak, tu no, z utęsknieniem czekamy. Dokumentacyjnie jesteśmy przygotowani. Tutaj małopolski zarząd melioracji wykonał sporą pracę, ale w porozumieniu z gminami Ryglice, z gminą Skrzyszów i gminą Tarnów, bo mamy pozytywną ocenę regionalnego dyrektora ochrony środowiska, co jest bardzo istotne. Były rozmowy w Krakowie z Bankiem Światowym. Jest ta inwestycja wpisana na liście rezerwowej, więc ja mam nadzieję, że jeżeli jakieś oszczędności tam po przetargach by były, wówczas tutaj udałoby się to zrealizować, bo to kompleksowo obejmuje cały wątok wraz z dopływem wątoczkiem. I w tym momencie no my widzimy, że ten zbiornik, który jest, on funkcjonuje i sprawdza się. I wsparty jeszcze 7 polderami, no 6 na terenie naszej gminy, zdecydowanie by poprawił bezpieczeństwo. I tak naprawdę wtedy, bo tam by było też pewne prace związane z korytem, konserwacją tego koryta, bo ono jest no, zdewastowane i to bardzo mocno w niektórych miejscach. Naprawdę wtedy przy jakichkolwiek opadach człowiek by mógł spać spokojnie. A tak niestety, mimo że jest zbiornik, to człowiek nie śpi spokojnie, bo no, zbiornik ma albo aż, albo tylko pojemność, no tak naprawdę to dwie pojemności, bo ta retencyjna, której my teraz korzystamy, to jest około 150 tysięcy metrów sześciennych, a ta, daj Boże, żeby nigdy nie była sprawdzona, powodziowa, to jest około 260 tysięcy metrów sześciennych. Więc te 150 plus ilość polderów, bo te poldery, łączna ich objętość retencyjna wynosi 320 tysięcy metrów sześciennych. Więc naprawdę to by już pozwoliło i mieszkańcom Tarnowa i nam spać spokojnie. Ilu uczniom Pan Wójt wręczy w tym roku stypendium? No właśnie, to jest dobre pytanie, ponieważ z roku na rok przybywa kwoty, jak zaczynaliśmy tam od prawie 30 tysięcy, tak teraz już podchodzimy pod 50 tysięcy. Ja mówię skali całej gminy oczywiście. No przeważnie to jest kilkaset osób. To jest kilkaset osób. Zawsze w ostatnim dniu roku szkolnego, w piątek, po południu, bo zapraszamy też rodziców, wszystkie osoby, którym udało się osiągnąć czy to odpowiednie średnie,
czy to osiągnięcia artystyczne, naukowe, są zapraszane i wręczamy wraz z dyrektorem danej szkoły te stypendia. To są kwoty od 200, nawet w przypadku niektórych 800, 900 i do 1000 zł, bo były takie przypadki, ale bardziej chyba chodzi o prestiż, o docenienie pracy danego ucznia, ale też i rodziców. Bo wiadomo, tutaj szkoły ciężko pracują, nauczyciele się angażują i to widać, natomiast bez wsparcia ze strony rodziców, rodziny, no też by było im ciężko. A to jest przyszłość naszego narodu, więc jak ta młodzież będzie wykształcona, tak my kiedyś będziemy zarządzani, więc dlatego tutaj staramy się jak najbardziej no przykładać wagę do tego, żeby to dość dobrze było robione i motywowało też. I myślę, że motywuje. W najbliższym czasie strażacy z Łękawicy też będą mieli swoje święta. Tak, tak. Nowy samochód. Nowy samochód i tutaj też udało się pozyskać pieniądze, bo prawie 50% na ten samochód, a samochód jest warty ponad 600 tysięcy, więc pokaźna kwota. To już jest kolejny samochód, który będziemy kupować na terenie naszej gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej. To OSP, no to jest ważne wydarzenie, bo teraz straż to nie jest tylko odgaszenia pożarów. Tych pożarów jest coraz mniej, ale niestety mają miejsce. Głównie służy straż też do ratowania życia. Jeżeli jest jakiekolwiek zdarzenie, czy to kolizja na drodze, czy wypadek, czy gdzieś coś złego się dzieje, momentalnie jest zaangażowana straż. I to już jest też służba ratownicza i ratują życie, zdrowie. I w przypadku również jakichkolwiek innych zdarzeń są zawsze na miejscu, więc ważne jest, żeby ten sprzęt był dobrej jakości. A skoro udało się pozyskać pieniądze, no to grzechem by było z nich nie skorzystać, czy ten samochód zakupić, bo te samochody, które do tej pory mieli, no to miały już ponad 30 lat, więc swoje wysłużyły, a teraz myślę, że na kolejne 30 lat co najmniej będzie służył. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Marcin Kiwior, wójt Struszowa. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.